Dzień dobry, rozmawiamy z panią Violettą Kulpą zaraz po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborczych. Pani Violetto, jak ocenia pani te wyniki i czy sądzi pani, że będą się różniły te rzeczywiste wyniki od tych sondażowych? Dzień dobry, oczywiście cieszę się z tych sondażowych wyników opublikowanych w tej chwili w telewizji. Natomiast oczywiście mam szczerą nadzieję, że te wyniki będą troszkę wyższe, jeśli chodzi o właściwe wyniki opublikowane przez Państwową Komisję Wyborczą i uważam, że będą oscylowały wokół 45%, co oczywiście przełoży się na większą ilość mandatów. Tym samym uważam, że szczególnie Konfederacja i PSL zostały już troszkę przeszacowane i być może będą miały niższe poparcie w stosunku do tych właściwych, już niesondażowych wyników wyborów parlamentarnych. Na ile mandatów liczy Prawo i Sprawiedliwość w naszym okręgu? Znaczy, szczerze mówiąc, liczyłam na 7 mandatów, w tej chwili mamy 6, ale patrząc przez temat tych sondaży, to raczej bardziej prawdopodobne jest 6 mandatów. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.